Halo, halo, cześć widzowie. Witam was w kolejnym odcineczku. Ale nagroda za czempiona i ja cię kręcę. Witam was w nowym sezonie w Rocket League. W wakacyjnym sezonie. W dzisiejszym odcineczku postaram się przedstawić wam, jak wygląda Rocket Pass i jednocześnie co będziemy robić w najbliższych odcinkach. W naszym Rocket Passie głównym samochodem jest Nissan Fairlady, nasz dragster z Need for Speeda. Ale fajnie. Oglądałem sobie trailer tego Rocket Passa i od razu skojarzyłem ten samochód. No, to jest po prostu coś niebywałego. I akurat mamy takie lustereczka na dragsterze. Jest tutaj gdzieś taki, ale to później pokażę. Właśnie jest bodykitem. Z tym nie mamy jakieś dziwne dekale. Nitro, kółka, jakieś tam boosty, expa, tytuły. Co to? Pierwszy taki. Pożądam się nawet dekal. Jakaś pewnie antenka. Jak pokrótce go mówię, o tutaj jest jakiś dekal pewnie, no. Spoko, spoko. Co tu mam? Banner. Kolejna kółka. Jakiś dekal. Dla fanów Octane'a naprawdę spoczko. Bardzo fajny, jak to się nazywa, lakier, o, bardzo fajny lakier. Może zrobię z nim preset jakiś, bo naprawdę wygląda spoczko. Jest spoczko. Jakiś, gizmo, dekal, breakouta, tu co. Jakiś taki treskówkowy boost, fajny krawędź awatara, ale baner zarąbisty. Będę z niego korzystać. Jedna z niewielu rzeczy pewnie, która mi się przyda z tego Rocket Passa. Może tym razem sobie o. Właśnie o ten bodykit mi chodziło. Chyba bardziej podoba mi się ten zwykły, mimo wszystko. Ten ma spoiler, fakt faktem, ale ten pierwszy bardziej przypomina mojego dragstera. Chwila. Aha, na tym bodykicie byliśmy. Dobra, teraz dekal. O, to jest spoczko dekal. Taki prosty. Czarno-czerwony. O, czy żeby to był wybuch w ogóle? Akord mocy. Mogę zmienić perspektywę, nie. Gdyby to było w jakimś takim. Gdyby to było białe. Kurde. Rzuć spoko. Jakiś trail. Kolejny. O, super krawędź awatara, naprawdę. Kolejny lakier. Masz taki trochę mech. Bardzo fajny banner. Gdyby oni się tak bardzo starali z innymi itemkami, jak z banerami, to każdy Rocket Pass byłby zarąbisty. To też jest spoko dekal, naprawdę. Podoba mi się. Tutaj mamy taki jakiś. Co? Kolejny dekal. No, wydaje mi się spoko, naprawdę. Takie przyzwoite itemki. Mam nadzieję, że ten taki, wiecie, największy itemek będzie zarąbisty. Najpewniej to będzie jakiś super wybór w ogóle. Okej. Fajny trail. Co tu mamy? O! O! No! O! To może być coś fajnego. O nie.
Już widzę, że to nie będzie średnie. Aby się mylił? No nie wiem, cały czas kopiują styl Cosmosisa. Czyli wiecie, takie okrywanie całej mapy efektem Gold Explosion. Bo sezon 5 siadł im. Teraz kopiuję te pomysły. Tutaj oczywiście jakiś malowany. Tu czarny Nissan. Tu fioletowy już. Tu biały trail. Żółty. O, zobaczmy ten dekal. A, bo w tym dekalu ten środek płyty się zmienia. Takie. O, białe. O tym mówiłem. No, no, to bardziej przypomina szary. Ale nie, wygląda spoko. Wygląda spoko, będę z tego korzystać. To wygląda, jak wiecie, nie oglądam anime, ale wiem, że bardzo często, kiedy postacie się, nie wiem, ładują, albo, jakby to inaczej określić, wykorzystują swoją moc, no to wiecie, takie promienie światła się nad nimi pojawiają, takie No. A mówiłem akurat o białym. A zobaczmy, jak wygląda w innym kolorze. Jest chyba najlepszy, będzie zwykły. No. Powiem tak. Najlepszym ikonkiem z tego Rocket Passa wydaje mi się, że jest. No poza banerami oczywiście. Banery zawsze są super. No miał wszystko ten wyłów po golu. Nie jest taki najgorszy. Bardzo prosty. Ale jest porze. Tak, to. Kurczę. A znowu dali ciała troszkę, powiedziałbym. Bardzo fajnie, że użyli takiego kultowego samochodzika. To mi się podoba. No a tak to w sumie. Nie wiem, nie wiem. No. Takie powiedziałbym. Z powodu tego samochodu może 6 na 10. Ja więcej nie daję. Dobra, zagrajmy sobie. Troszku. Trójki na start. Może być dziwnie, bo to niekoniecznie muszą być jakieś, wiecie, platyny. Przedni sezon skończyliśmy na platynie trzeciej dywizji drugiej. A tutaj, patrząc na to, że nawet czempiony mogą zaczynać z platyny jakiejś, no to strzelam, że to może być. Znaczy, może być. Mogą być jacyś lepsi ludzie, ale. No, tak strzelałbym, że poziomowo to może być diament jeden. Nawet. No, bo nie grałem źle. Prawie są w porze. Moja wina troszkę przy sejwie. A, mówiłem, że w tym sezonie, powiem wam, co w tym sezonie będziemy robić. W tym sezonie planuję skupić się na nagrywkach przynajmniej. Bardziej na One Pionach. I wcześniej niż poprzednio, czyli tak, zamiast dwójek to będziemy maksować trójki i jedynki. Z nastawieniem na jedynki. Chciałem powiedzieć dwójki. Na jedynki. Dwójki będę sobie tam maksował, bo widzieliście, udało mi się dojść do czempiona, super. Nice. Cel na odcinki osiągnięty, także tego czempiona sobie teraz będę znowu odzyskiwał i będziemy lecieć po coś więcej na jedynkach i trójkach. Trójki nie zawsze będą z randomami, w większości pewnie tak. Jeżeli uda mi się coś nagrać z ekipą, no to będzie z ekipą. Przez wystrzał. To jest próba. Jakoś mi tak laguje. Przepraszam was, jeżeli to nagranie będzie takie delikatnie polagowane. Ale dziwacznie reaguje, ile ja mam FPS-ów w tym.
I wy 60, ale czy takie dziwne lagi trzeba? Może to jest wina tego, że ledwie spaczowali te gierka i jeszcze nie prowadzi żadnych fiksów. To wszystko laguje, dostosowuje się. Najgorzej. Okej, okay. Trafił. Pan to dostałem, ale okej, okay. Nie trafił. Znowuż. Trzeba się wrócić. Dobrze. No nie? Dobrze. Fake. Jakoś i tak to ma, to nie ma co lecieć nawet. Zabrałem mid boosta, zabrałem back boosta. Dobrze. Dobrze, ślub, nice. Demo. O, ale się podnoję, moja wina. W sumie napiszę moja wina, ale wątpię, że mogę coś zrobić w tej sytuacji. No, ja nie sądzę. Nie zdążyłbym, dopiero się zrespiłem, jak on oddał strzał. Dobra, spróbujmy to nagrać na lewo. Teammate'a, good. Uwaga. Prawie teammate. Kurde, mi się tak zagierzają do tego. Teraz poleci jakaś kontra, patrzcie. No bo wiem. Fake. Mid. I gold dla przeciwnika. Oh yeah, I'm at the focus. Dobrze, dobrze. Wygramy to jeszcze spokojnie. Spokojna głowa. Nie mogę. No weź teammate. Teammate, nie miałem boosta. Gościu. Gościu. Dawaj. Oops. No. Może, może coś? Coś wyczaruje? Teammate? Ja, czaruje. Samobuja czaruje. Nie będę na blasterów teraz nigdy. A nie dodano się do tego, że nie musiał i nie wiedział, że nie musi czegoś robić. No dobrze. No, dwugolowej straty wątpię, że odrobimy. Stratę. Szczególnie, że te mecy no, tak średnio. Współpracują. Strasznie mi laguje. Ale what the fuck, man. A, wycie, lećcie. Strzelcie coś, no. Teraz def się nie przyda. A tam. Dobra. Ja po prostu nie grałem tego rankeda. I tak teraz. Nie wiem, że mi laguje, te ludki są głupi jak but. Ale w zasadzie chodziło mi o to, żeby wam pokazać Rocket Passa. No i omówić go tak pokrótce. Dobrze. Dziękuję wam za uwagę. Mam nadzieję, że taki odcineczek przeglądowy wam się spodobał. Do następnego. Cześć.